Witajcie, myszki z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Reflat jako Polska. Więc tak, ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że Francja nas zaatakowała. Był dosyć długi już, dosyć zmęczony byłem na nim. I teraz nie wiem, jak to się stanie, ponieważ Francja ma... Jest taki problem, ponieważ jak załadowałem zapis, no to oczywiście trochę się pozmienia. Francja może oczywiście coś nam złego zrobić, jeżeli Jugosławia będzie chciała jakoś tutaj właśnie nas... Dlaczego nie zrobiliście tego? No jakby Jugosławia chciała to zrobić. Ale co najwyżej zrobimy sobie armię z tej dywizji. I z tych dywizji and low manpower, dlatego że tak. Oraz zapewne będę próbować robić coś takiego, że okej, to my mamy o tak, to będzie jedna armia, będziesz pod nowego Firmanszala i jeszcze cztery dywizje. Wezmę to tak. Nie. O tak. I kolejny. I ciebie damy tutaj. Boję się o Jugosławię, ponieważ to jest najgorszy problem. Mógłbym jeszcze wziąć inne dywizje, ale na razie poczekam z tym. Chociaż mógłbym Niemców trochę wziąć. Tak, z 20 Niemców. Okej. Baczność! Bo niestety tak właśnie to wygląda. Nasza armia chyba składa się tylko z Polaków. No i teraz moją misją będzie po prostu przebicie się gdzieś o tutaj i przedostanie się przez rzekę. Tak jest! Więc spuszczamy czas. Uwaga! I zobaczymy, jak to pójdzie mi. Okej, dołączyli do wojny. Zaprosiłem ich przed włączeniem nagrywania, więc dlatego tak włączyli się. Tutaj chyba nic już więcej nie... To możemy dostać, ale... A, zróbmy to. Brakuje mi lepszych ciężarówek, żeby zrobili coś takiego jak lepsze ciężarówki. Fajnie by było. Nie wiem, jak to wygląda z... właśnie... tym całym... Death Diary. Co robią z tymi wszystkimi rzeczami. Mają tam dać więcej opcji do modyfikowania czołgów. Myślę, że to jest fajna opcja, dlatego że czołgi wcześniej polegały na mikro bardzo. Teraz też zapewne będzie polegało na mikro, ale myślę, że mniej tak poważniej. Okej, więc tak. Myślę, że to, co też powinniśmy zrobić, to po prostu próbowanie się przebić o gdzieś, o tutaj gdzieś do portu najpierw, a później odcięcie reszty. Mamy tutaj w ogóle trzy dywizje czołgowe. Czołgowe, pancerne. Jeżeli chodzi o sam, myślę, że dywizje i w ogóle te sprawy, to my chyba jesteśmy lepiej ustawieni, ale oni oczywiście też mamy tutaj sprawę Fiume, która będzie tutaj atakowała. Przez to, że... Kurde, wiem, że to jest trochę, byłoby zepsute, taka mechanika. Ale fajnie by było, gdyby jednak była ta mechanika, że marionetki nie dołączają do wojny. Okay. Dywizja piechoty już się wszystko kończy. Naprawdę tutaj nie mamy żadnego ruchu, dlatego że oni nie mają żadnej szansy, żeby cokolwiek zrobić. Okej, więc przejmujemy port i lotnisko od razu. Zawsze sprawdzę, czy nie było aktualizacji, bo teraz chyba mają taki okres, z tego co zauważyłem, że teraz chyba jakoś bardziej będą patrzeć na moda. Okej. Nie przypuśćmy. Dwie dywizje też tu. Co wybadaliśmy lepsze, to też weźmiemy. Oczywiście słabo jest z czołgami, ale
nie aż tak źle. W ogóle żadnych... bo tak, bo jedyne co budowałem to fabryki cywilne, żadnych fabryk militarnych. Więc to co muszę teraz zrobić, to oczywiście zacząć budować te fabryki, ale jak na razie zostają tak. Niestety trochę słabo mamy z produkcją. Myślę, że też to jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o zbalansowanie, bo zauważyłem, że gdyby Polska była normalnym krajem, czyli że tam jakoś zbalansowane drzewko militarne, fabryki w ogóle, to chyba by była zbyt potężna. Bo jeżeli teraz odeprzyliśmy tak Niemców, później Austriaków, oczywiście można powiedzieć, że z pomocą innych, ale to jest coś takiego, że w sumie większość to my sami zrobiliśmy. Na pewno bym podziękował Francuzom, chociaż teraz to już za bardzo nie chcę. Fajnie, zrobiliśmy to, ale nie chce mi się teraz... Nie mam w ogóle armii na to. A Litwini mają 31 dywizji. Jak ja uwielbiam. Ja uwielbiam sojuszników. Ostatnio w ogóle zauważyli, że jest taki problem, że sojusznicy nie chcą tam wysyłać, więc jest taka specjalna opcja dla AI, żeby broniła granicy całego sojuszu. Jest w ogóle taka specjalna opcja, bo też nie chcą wysyłać, że... Trzymać dystans! Że wszystkich, bo to by było trochę... Może zbyt OP. Okej, więc teraz... Próbujemy się przebić przez rzekę. Jak tam samoloty? Samoloty wyślemy tu. Okej. Wygląda na to, że nie mamy wystarczająco lotniska. Czy możemy rozbudować? Możemy, dobra. To będziemy dalej rozbudowywać. I przebijamy się przez rzekę. Ja też zauważyłem, że druga prowincja jest wypchnięta. O, i te czołgi. O. Coś mi się zdaje, że oni po prostu zrąbali tekstury. Coś mi się tak zdaje. Okej, okej, widzę, że Francuzi atakują naszą flotę. Bo my chyba przejdziemy na ropę irańską. Coś jeszcze mamy? Wcześniej Centro Caspasia, a to chyba też nie było. Dobra, to nie wiem nawet, bo to w sumie do Włoszech leci, ale nie wiem co tam we Włoszech mam. Okej, mają tutaj lekkie czołgi, więc... Jak ja nie cierpię takiej mechaniki, ona jest kompletnie zepsuta. Bo to jest taka mechanika, że dywizje nie doszły do walki i czasami się po prostu taraci mnóstwo dywizji, tylko dlatego, że gra uznała, że dywizje nie doszły właśnie na czas. Przebijcie się z drugiej strony. Jeżeli tutaj są czołgi, no to przebijemy się z drugiej strony. Chcę po prostu zrobić takie wielkie okrążenie, gdybyście nie wiedzieli. Samoloty, właśnie to jest ten problem, że one nie miały zielonego powietrza tutaj, ale już mają. Bo nie mają w ogóle już tutaj żadnych samolotów, nie ma. Okej, okay, odbiliśmy, teraz tylko przejść przez rzekę. No i jesteśmy w domu, szczerze. Okej. Okay. Teraz musimy tylko zrobić jakieś takie przejście, nie wiem, do nadrenni i to wszystko. W ogóle też zapomniałem, że, że Brytyjczycy mają to. Allies. W ogóle brytyjskie drzewko, kiedy oni nie chcą jakoś tak, że tak powiem, atakować, to w ogóle... A i nic nie robi, bo Wielka Brytania to... Zobaczcie, Wielka Brytania to jest największy chyba sojusz, jeżeli chodzi taki międzynarodowy, bo mamy jeszcze oczywiście to, ale to jest taki lokalny. I tak, mamy Iran, którym Iranie jedynym sojusznikiem jest ich chyba marionetka. Tak, ten gościu. I mamy jeszcze taki lokalny międzymorze.
które po prostu polega na tym, że po prostu jest. Okej, przybiliśmy się. Chodzi o to, żeby jak najmniej dywizji czołgowych tutaj było. Oczywiście nasze czołgi średnie sobie poradzą, ale nie jestem aż taki pewny, jeżeli chodzi o to, czy nasze dywizje piechoty się sobie poradzą. Muszą nawet przez to nie atakować. Dobra, to w międzyczasie zaatakujcie tymi dywizjami. A wy... Wy w sumie... Uwaga! Tak. Dywizje... Lekkie dywizje pancerne, one nie są aż takie trudne do pokonania. Bo one są fajne, jeżeli chodzi na początek gry. Ale później... później to już nie. Bo one trochę sobie radzą. O, niemieckie czołgi. Wreszcie je znaleźliśmy. Znaczy się czołgi. Do wymaszerowania! Głupie rzecz powiedziałem. Niemieckie ciężarówki. Okej, okay, widzę, że tam dywizja pancerna nasza jedzie. Tutaj jednak mamy więcej obszaru do manewrowania. I nie jest to taki obszar górski. Więc możemy po prostu sobie jakoś tutaj pojeździć. Boję się oczywiście o tych. Ogólnie ktoś jeszcze mi tam napisał właśnie, że Mussolini w San Marino, że tam ma swoją historię i że podobno mają zrobić mu drzewko. Tak, ma tutaj trochę napisane. Mają podobno dać mu kiedyś drzewko, żeby mógł powrócić. Ale jak na razie nie ma. Oczywiście ile dwie dywizje pancerne. Jak ja nie cierpię, kiedy jest mnóstwo dywizji pancernych. Bo jak sami widzicie, one mają bardzo dobrą obronę. Ale można szybko tak porobić. Serio weszło już. Samo wejście tych dywizji oznacza, że... Dobra, 1%, więc teraz powinien... Gościa w kapeluszu dali jako generała. Okej, okay, widzę, że dywizje pancerne bardzo chętnie tutaj bronią, ale niestety fort jest w złym miejscu postawiony. Ogólnie to też możemy przecież... Tak jest! Łączność! Okay. Poszerzymy front tutaj. Już widzę, że mnóstwo tych dywizji jest. Oczywiście one będą atakować mnie dookoła, ale póki reszta jest no okopana, to nie powinno pójść jakoś źle. Dobra, przebiliśmy się. Ten mod niestety trochę ma ciemniejsze barwy. Jakbyście nie zauważyli wcześniej. Ja wiem, na czym polega, wiem, jak to się robi. I szczerze powiem, czasami to jest nawet fajnie. Bo teraz jak tworzymy moda, to tam warto było trochę podkręcić gammę. Ale nie powiem, trochę traci kolorów podkręcenie gammy, bo im ciemniejsze właśnie światło podchodzi, im mniej światła, tym bardziej kolory są widoczne. Im więcej światła, tym mniej kolory są widoczne. I właśnie o to chodzi, że fajnie było zobaczyć teren, ale czasami jednak... Zbiórka! A, nie cierpię. Tak jest! A, nawet nie dojeżdżą. Nie dojeżdżą. Szeregu, zbiórka! Czekaj, ja cię pokusowałem. Ruchy, ruchy! Wysłałem na dywizję pancerną piechotę bez broni przeciwpancernej. Czasami przeciwpancerne działa też się przydają. Ale na single player za bardzo nie. Bo na... że tak powiem... Na multiplayerze one są jedną z podstaw. Tak samo jak przeciwlotnicze. Bo przeciwlotnicze w czołgach to są bardzo ważne. I po prostu takie dywizje lepiej sobie radzą z czołgami. Chodzi właśnie, żeby jak najdłużej je zatrzymać. Gotów, dowódco! Jadą czołgi. Tutaj akurat ciężarówki są. Ciężarówki te... one się zaliczają jako szybsza piechota.
Where Economy, możemy tutaj Mobilization, Close Economy nawet możemy być. Ale nie sądzę. Tu bardzo mnie boli to, że mieli dużo tutaj rzeczy do wyboru, a nie chcieli dać. Niedługo chyba skończymy drzewko. Wtedy nawet nie mam na co wydawać swoją siłę polityczną. Nie wiem, nawet na to byłoby słabo. W ogóle, jak się nasza partia nazywa? Front Ludowo-Demokratyczny. Ciekawe. Komunistyczna Polska, Polski. Armia Wyzwoleńcza? A co to jest? Anarchist? Ciekawe. Wyślijcie tutaj trochę dywizji, bo widzę, że jakoś nie chcecie ich atakować. No niestety. Mają dużą obronę, przez co trochę trudno im. Organizacja oczywiście się zbije, to się zbije. Ale nie zawsze dobrze idzie. Iran dostał w ogóle na kilkanaście państw. Czy macie jakieś... Nie, nie macie. Al Jazeera. Okej, więc wracamy do naszych tutaj żołnierzy pięknych i dzielnych. Czołgi mają taką obronę, że po prostu padają. Okej, i ta jedna dywizja może zostać. I dzięki temu po prostu okrążyliśmy ich. Możemy jeszcze przecież przyjąć to miasto. Jak to jest połączone? Nie ma połączenia. Okej. Tak jest! Wyślę czołgi. A, jest połączenie, okej. Wyślę czołgi, bo będzie szybciej przebić się przez to miasto, ale widzę, że nie trzeba. Biegiem, biegiem, biegiem! Okej, właśnie okrążyliśmy tamtych. Tamtych i nie mają już zaopatrzenia. Tak jest! Okej. Ci mają? Czekajcie, bo muszę... Baczność! Dobra, tylko ci będą atakować. Wychodzi, że nie chcę, żeby mi wszystkie wojska atakowały. Czekajcie, bo tutaj jest problem, że tutaj wszyscy atakują. Było oczywistością, że zaatakują port, dlatego też... Nie, w sumie powinienem zobaczyć, ile zabiliśmy już tych... oni zabili 1 700 000. Dużo zabiliście. Oni też dużo stracili. 34 tysiące, a jak na razie 124 tysiące zabiliśmy. Okej. Trochę słabo jest. Tutaj trzeba będzie trochę patrzeć, jak to pójdzie. Ale nie powinno być aż takiego wielkiego problemu. Co tutaj w ogóle jest, że 4? Chodzi o to, że ja widzę to, ale nawet nie rozumiem, jak to jest, bo to czasami się po prostu psuje, że w tym samym momencie AI robi dwie bitwy. Okej, chcę widzieć te piękne overrun. Na chwilę będzie takie schodkowe overrun, jak tak powoli będą wszystkie ginęły. Chyba, że jak wcześniej Bóg mi... Tak, tamten Bóg był, co opowiadałem, że w jednej chwili możesz właśnie stracić wszystko. No chyba naliczyło dla Niemców. Nie. Głupie to jest. Okej. Musimy też patrzeć... O, właśnie na to. Bo oni dołączą. I trzeba będzie wtedy ich pokonać. Uwaga! Co ja wyciągnąłem oczywiście wszystkie dywizje sojusznicze.
Jeżeli dołączą tego samego momentu, kiedy zaatakują, zaatakowali, to... Nie są chyba nadal mają... Nie, nie są. Wyzwolili się. To fajnie. Oni chyba wyzwalają się podczas wojny w Fiume. A, to fajnie. Tylko, że trochę za późno. Fiume trochę chyba za późno zaatakowała. Tutaj bomby nuklearne. Polacy będą pierwsi. Mamy to, więc... To nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu z tym. Okej, okay, kolejna rzecz do wybadania. Okej, okay, pójdźmy trochę do przodu w czasie. I tak, teraz jak tutaj ich okrążyć? Bo my tak trochę słabo daliśmy. Może tak przejść przez góry? Chociaż słabo to było. Słabo będzie przechodzenie przez góry. Pokazuje nam... Tutaj trudno to widzieć. Czasami rozumiem, że takie... O, że ładnie to wygląda. Tylko, że tutaj nic nie widać. A, nie widać tego właśnie, jak to wygląda. Jesteśmy teraz, jeżeli ktoś nie widzi, to... Tak ponad połowy mamy, tak troszeczkę. Dlatego też nie jestem jakiś pewny do tego. Nasze dywizje też niektóre oszalały. Dołączyły do walki. Okej. Okay. Nie wiem, to będzie się rozrastać, ale to jest coś takiego, że jedna duża potęga i już po Iranie. Chciałbym tutaj jakoś naszym pomóc, że powystawiać ich, ale szczerze nie. Szczerze to są góry, więc... przebijcie się tędy, tak jak Niemcy zrobili kiedyś. Będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, bo wtedy się przebijemy tędy. I spróbujemy jakoś się wbić. Więc tak, myślę, że najpierw zrobimy normalne... Normalne w sumie. Jakiś o coś takiego. I po tym, jak już przebijemy się o tak, to okrążymy tę dywizję, pójdziemy dalej, jakoś chyba pójdę o tak, że o tak pójdę i jakoś to zrobimy. Trzeba pamiętać, że to fioletowe to jest, to też jest wróg, więc trzeba uważać. Czarna góra opadła. Prawie natychmiastowo. Nie wiem, co robić. Chyba na pewno nie będę wysyłać tej dywizji. Chociaż pokazujmy, że mają po jedno. Też kiedyś grałem sobie, tak sprawdzając, bo chciałem zrobić sobie serię z Czarnogóry na poprzedniej aktualizacji. To też Jugosławia jest dosyć potężna, w ogóle bez drzewka, więc... Z drzewkiem to w ogóle. Okej, okay, więc może tutaj zaatakujemy. O tak, schodkowo będziemy schodzić i też zabierzemy samoloty. Tutaj? Tak, tutaj. Mam jakieś bliższe lotnisko? Mam. My to sobie jeszcze raz budujemy lotnisko tutaj. Niemcy, nie bądźcie tacy szczęśliwi, dlatego że my w przyszłości mamy plany, żeby jakoś was tutaj pokonać. Bo samo to daj mi. No, jak na razie to nie widzę żadnych samolotów naszych w powietrzu. Okej, rozpoczęło się. Jak to wygląda? Wygląda to tutaj, że dobrze nawet nam wychodzi. Jak to wygląda? Oni się już trochę rozstawili, więc... Myślę, że na razie po prostu będziemy tutaj stać. I to wszystko. Niestety.
Dobrze, że wcześniej ogarnąłem właśnie te sprawy z Jugosławią, dlatego że... A, byłoby źle. W sumie też mogłem pakt o nieagresji dać, ale chyba on się kończy, kiedy się nie przebiliśmy. Katu, dowódco! Baczność! Jak mogliśmy się nie przebić, gdy dosłownie mamy dosyć potężne dywizje? Jak to w powietrzu? W powietrzu w ogóle nic się nie dzieje. Mamy już tutaj samoloty, ale... Może chyba za daleko poszliśmy. Okej. Trzymać dystans! Na chwilę będę kończyć, tylko że chcę popchnąć najpierw jedną prowincję, żeby później jakoś pójść dalej. Okej, tutaj mamy samoloty. Daje nam się popchnąć ich do przodu. Okej, to tutaj pójdziemy o tak, przez Frankfurt i dalej. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę te wszystkie te, bo to jest po prostu z poprzedniego. Nic nie mamy. Mamy milion manpowera, ale na razie nie chcę się z niego korzystać. Okej. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie dać kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trehol, Hardzowania 4 na modyfikacji Red Flat. Tutaj też widzimy, że nas atakują. Ale ja po prostu będę tutaj trzymać te dywizje. Bo musimy jakoś no powstrzymać atak Jugosławii na Międzymorze. Co najwyżej się weźmie więcej dywizji i się wstawi tam. Nie jest tak, że nie mamy w ogóle więcej dywizji. No to cześć.